oczywiście mam biogram swój, dlatego że pan obiecał. Proszę państwa, tak, bo biogram mój. Urodziłem się we Lwowie w 1969 roku, w rodzinie katolickiej. Moich przodków wspomina generał Haller jako walczących pod jego dowództwem w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Mieszkałem całe życie, że tak powiem, szkolne w Łódzku, gdzie moi rodzice się przenieśli. Od pierwszych chwil wolności zacząłem działać na rzecz parafii rzymskokatolickiej odradzającej się w Łódzku i w Towarzystwie Kultury Polskiej imienia Ewy Fielińskiej. Byłem jednym z współzałożycieli tego środowiska. Byłem zżyty ze wszystkimi prezesami. Działając w tym naszym środowisku polskim w Łódzku, no, przyczyniłem się trochę do tego rozwoju i tego, czym się towarzystwo stało później, że zostałem wyróżniony nagrodą zasłużony dla kultury polskiej. W latach 1987-89 jako poborowy zostałem zaciągnięty do armii sowieckiej, prawda, bo był to obowiązek powszechny. I to siły zła wydobyły, proszę państwa, żeby zrobić ze mnie jakiegoś Sowieta i tak dalej. Więc odbyłem armię, studiowałem na uniwersytecie we Lwowie. Będąc we Lwowie już, prawda, na studiach, ściśle współpracowałem z arcybiskupem Marianem Jaworskim, który mnie skierował też na studia doktoranckie na KUL. Utrzymywałem przez cały czas bardzo bliskie relacje z kurią biskupią w Łódzku. Ksiądz biskup łódzki Marcjan Trofimiak był moim wielkim przyjacielem, chcił mnie dziecko. Wspólnie organizowaliśmy różne akcje, między innymi, żebyście państwo wiedzieli, że te niedokończone msze wołyńskie odprawiane są tylko w jednym miejscu na świecie, w katedrze łódzkiej. Odprawiane są w bardzo wąskim gronie, bardzo kameralnie. Żaden, to tylko ostatnio zaczęli, prawda, wysocy dostojnicy przyjeżdżać, prawda, żeby sobie ładne fotki, selfiki zrobić, prawda? Natomiast niezwykle doniosłe to było wydarzenie, proszę państwa. Ciary przechodziły, prawda, jak się uczestniczyło w tych nabożeństwach. Ksiądz biskup Trofimiak wyjednał u Stolicy Apostolskiej w przywilej, żeby w drugą niedzielę lipca, a wtedy przypadała krwawa niedziela, 11 lipca w 1943 roku, sprawować nabożeństwo według trybu dnia zadusznego. Czy tak jak wspominamy zmarłych 2 listopada, tak? I odbywało się to niezwykle w sposób doniosły. Stare ornaty przedsoborowe, czarne, czerń, najwyższa żałoba. Cały kościół się zamieniał na jedno wielkie cmentarzysko, dlatego że wystawiane były wszędzie krzyże. W prezbiterium, za ołtarzem, prawda, w nawach bocznych. Wszędzie płonęły znicze. Rekwiem odgrywany był, prawda, było na organach. Proszę państwa. Więc ja jestem też autorem tej wystawy, która krąży w Polsce, niedokończonej mszy wołyńskiej. Zresztą tę metaforę spopularyzowałem. Proszę państwa, należałem też we wszystkich środowiskach polskich, które były mi bliskie, będąc tam, uczestniczyłem. Należałem do Stowarzyszenia Uczonych Polskich, Stowarzyszenia Uczonych Polskiego Pochodzenia na Ukrainie. Byłem członkiem rzeczywistym. Po przyjeździe do kraju, a to nastąpiło w 1993 roku, czyli w tym roku, prawda, już 30 lat, jak jestem tutaj w Polsce po jałtańskiej, od razu przystąpiłem do Wspólnoty Polskiej. Od razu, proszę państwa, angażowałem się
różne środowiska polonijne. Byłem pracownikiem Instytutu Badań nad Polonią, duszpasterstwem polonijnym. Spod mojego pióra wyszły pierwsze informatory na temat Polaków na Ukrainie. Zostały opisane pierwsze organizacje polskie. Znaczy po raz pierwszy zostały odpalone. No nie wiem, czy może Państwo jeszcze jakieś tam pytanie macie. Ja dodam, proszę Państwa, że Pan Profesor jest również wiceprezesem Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie. Znaczy, bo od razu się odnosząc do tego, tak jak na początku powiedziałem, zaczęto mnie strasznie atakować po tym, jak się zadeklarowałem po stronie Konfederacji w 2019 roku, kiedy byłyby 19 rok chyba, kiedy, czyli 18, wybory do Parlamentu Europejskiego. 19, proszę Państwa. Więc wtedy reżim wydał polecenie, żeby walić w Konfederację, czym się da. No i zaczęto, prawda, szukać różne, proszę Państwa, szkalujące mnie informacje, tak jak oni działają. Nie mogą się odnieść do działalności, bo byłem, proszę Państwa, też tutaj uczciwie powiem, byłem przez 4 lata szefem tego Kolegium Polsko-Ukraińskiego w Lublinie. Władze KUL-u mnie zaproponowały moją kandydaturę, ja przyjąłem to, zmieniłem ten twór jako z getta ukraińskiego, to stało się środowisko otwarte na sprawy polskie. Zawsze był też, bo też był tam, to było getto, prawda, tylko pop prawosławny mógł się tam pojawić, prawda, to było zdominowane, to było tylko, prawda, w kontekście promocji kultury ukraińskiej. Więc pracowałem w tym kolegium, ale proszę Państwa, też jestem osobą, można powiedzieć, nowo nawróconą, neofitą, w sensie, gdy chodzi o sprawy polsko-ukraińskie, badania z tym związane, bo z tymi badaniami jestem związany od dłuższego czasu, ale byłem niestety, no bo wyglądało to dość racjonalnie, jeżeli się nie posiada wiedzy bardziej rzetelnej. Tych giedrojciowskich różnych projektów na temat Międzymorza, sojuszu, prawda, wolnych z wolnymi, równych z równymi. Wtedy ja zobaczyłem, jakim to jest zakłamaniem ta cała współpraca, proszę Państwa, chociażby to kolegium. To była po prostu sprawa, którą finansowała na full strona polska. Opłacała wszystkie stypendia i tak dalej. Strona ukraińska występowała tylko z pozycji roszczeniowej. Ani grosza nie dorzuciła. Czy było tak, że studenci ukraińscy przyjeżdżali tutaj, dostawali stypendia polskie i było to kolegium polsko-ukraińskie, Uniwersytetu Polskich Ukraińskich. Próbowałem kiedyś na szkołę letnią Polaków chcących się uczyć języka ukraińskiego wpisać tam do szkół letnich prowadzonych na Ukrainie. Oni od razu rachunek wystawili, kasę. Proszę Państwa, tutaj mają wszystko full, a tutaj kasę. Więc ja zobaczyłem, jakie to jest zakłamanie. Że tutaj coś nie jest tak. Z tym Giedroyciem, prawda, no dobrze mówił na zdrowy rozsądek, prawda, tak się wydaje. W kłandrze. Ale proszę Państwa, no nie, oczywiście, no w tej chwili, prawda, ja się śmieję z tego, prawda. To jest kłamstwo największe, jakie może być, dlatego to, co oni proponują, nigdy nie może powstać z racji na inność cywilizacyjną. Nie da się tego połączyć, proszę Państwa. Połączyły się elity ruskie w swym czasie w Rzeczypospolitej, jedyny organizm, ale po przyjęciu katolicyzmu i po przyjęciu polskiej racji stanu Rzeczypospolitej. W tej chwili nie ma tego, prawda? W tej chwili jest społeczeństwo skażone nacjonalizmem cywilizacyjnie należącym, prawda, do cywilizacji dziczy. To nawet nie jest cywilizacja wschodnia, turańska. Ta cywilizacja coś stworzyła, prawda? Z tej cywilizacji, chociażby do której tam często Rosję się zalicza, prawda? No powstały piękne dzieła, Czajkowski, Puszkin, mnóstwo, proszę Państwa, no cały XIX wiek, prawda, to jest wiek kultury rosyjskiej obok francuskiej. Tutaj nic, poza niszczeniem nic nie powstało, proszę Państwa. I tak jak zobaczycie Lwów, przyjedziecie ogołocony z polskich symboli. Rzekomo robi się, prawda, remonty i ci rycerze, prawda, którzy
stali tam na ulicy Jagiellońskiej, dawnej, mający w tarczach orła polskiego. Zostały, prawda, restauracje, konserwacje, rusztowanie się zdejmuje. Nie ma orła, nie było, proszę Państwa. No. Tak się na każdym, proszę Państwa, odcinku. Depolonizacja taka albo plunięcie w twarz, bo to, co pan, o czym Pan Prezes powiedział, to jest plunięcie w twarz. I my jesteśmy za plutą twarzą, bo tak jak się mówi, prawda, dzieci polskie idą do szkoły polskiej i wici kat narodu polskiego. Przecież to można było umieścić gdzieś na inny, a nie, proszę Państwa. Trzeba, żeby zabolało. Tu jest cała... Trzeba, żeby zabolało, żebyś wiedział, lachu, gdzie jest twoje miejsce. To jest ta malostkowość, proszę Państwa. Ta podstępność, ta cywilizacyjna inność. I jak Państwo widzicie sobie wspólne państwo z Lwowem w tej chwili, prawda, będącym takim, a nie innym. Mnóstwo przykładów. Europejskie miasto, dialogu, prawda, jeżdżą prezydenci, Wrocławia tam szczególnie, prawda, jeżdżą. Partnerskie umowy zawierają. Miasto, prawda, jest do Euro 2012 podświetlane, pięknie. Całe centrum jest podświetlone. Poza katedrą łacińską. Poza katedrą łacińską, proszę Państwa. Ksiądz arcybiskup zwraca się do władz Lwowa, żeby nazwać trzy domy tylko. Jest pałac arcybiskupów, który dało się cudem odzyskać. Ktoś mądry tak splanował podróż apostolską Jana Pawła II, jego pielgrzymkę we Lwowie, że on się zatrzymał przed budynkiem, który nie miał być, prawda, za nic oddany Polakom. A on się zatrzymał i powiedział, to jest dawny seminarium, to jest budynek seminarium i dawny pałac arcybiskupów lwowskich. I powiedział swoje życzenie, że chciał. Już nie mogli, prawda, wtedy jechali na tym autorytecie papieża, prawda, te swoje korupcje, swoje oligarchiczne, prawda, układy zasłaniali, prawda, niczym listkiem figowym papieżem, więc musieli pójść na to i oddali, proszę Państwa. Więc jest ten plac nieduży przed, nie wiem, czy byliście Państwo przy Pałacu Arcybiskupów, kuria obecna, metropolitalna, rzymskokatolicka. Arcybiskup Lwowa zwraca się do władz miasta. Pozwólcie, żebyśmy nazwali tych kilka budynków ulica Świętego Józefa Bilczewskiego. Nic, proszę Państwa. Chodziło o... bo to będą koszta powielane. Chodziło o trzy tablice, bo raptem tyle, prawda, ty chodzi. Ty. Nie ma, proszę Państwa. Lwów się depolonizuje w sposób absurdalny, kuriozalny, dlatego że Lwów to jest jeden pomnik, prawda, polski. Pomnik, wszystkie kamienie, prawda. Stolica Galicji. To jest, wie pan co, to mniejsze tego, Galicja to nie, to jest miasto Semper Fidelis. Jako stolica Galicji to miasto, które skupiało, prawda, największy potencjał intelektualny, kulturalny polski. Każda kamienica, proszę Państwa, tutaj przemawia. Ma swoją historię. Więc to też wpędza tych nowych władarzy miasta w wielkie kompleksy. Kiedyś jeden profesor ze Wrocławia ze mną przyjechał do Lwowa. Nigdy nie był w tym mieście. I żeśmy poszli w rynek, prawda, tak. Wyszedł w rynek i się uśmiechnął. Mówi, to Polska, mówi. Wszystko, prawda, nie trzeba orłu, nie trzeba napisu, nie trzeba, prawda, tego. To widać wszystko. Wszystko, duch, proszę Państwa, te kamienie. Pismo Święte mówi, że jak nas zabraknie, to kamienie będą wołały. I tam kamienie wołają. I wołają każdy dzień i każdy dzień, prawda, ci nowi włodarzy, skażeni bacylą nacjonalizmu, czują się nieswojo, proszę Państwa. Miasto Semper Fidelis. Góruje katedra. 72 kościoły katolickie. 36 było parafii, może, prawda, tyle kościołów i było. Natomiast 36 parafii było przed wojną. Proszę Państwa, piękna katedra grecko-katolicka świętego Jura. Zaprojektowana przez Polaków. Wybudowana przez Polaków.
Piękne obrazy wiszące w tej katedrze przez mistrza Smuglewicza namalowane, z Wilna. Nie odżegnujmy się tak prosto, proszę Państwa. To wszystko jest kultura polska. To wszystko, którą żeśmy się dzielili chętnie. To była wspólna kultura. Ale jeżeli osoba uznawała swoją przynależność do cywilizacji łacińskiej i polskiej kultury, to była wspólna, prawda? Wielki prezydent Krakowa, który wybudował sukiennicę, który zmienił zresztą to miasto, wprowadził tą świetność i piękno, które w tej chwili w Krakowie możemy obserwować, będąc w rynku. To był, prawda, Mikołaj Zyblikiewicz, syn mieszczanina grekokatolika, który w tym obrządku grecko-katolicki był chowany, był przywiązany. Natomiast marszałek Sejmu Galicyjskiego. Oczywiście przez ułamek jakiejś nawet sekundy nie przechodziło, że on jest Ukrainiec, że on jest kimś innym niż Polak, prawda? Umarł msza pogrzebowa była odprawiana w kościele mariackim. Przyszedł ksiądz grecko-katolicki i rzymsko-katolicki. W tym swoim obrządku był. Tylko to był Polak, proszę Państwa. No, który czuł po polsku, pisał po polsku, mówił po polsku, prawda? Znał język ludowy, prawda? Był to tak samo jak wszyscy, proszę Państwa. Proszę poczytać wspomnienia tych naszych arystokratów. Tej Anny z Działyńskich Potocki, moje pamiętniki, prawda, zostawiłem to. Przecież szlachta rozmawiała z ludem, prawda, w tym języku. Ten język był powszechnie znany, proszę Państwa. Był lubiany. Natomiast no, nie był to język, którym mówiono w mieście. Na targu się mówiło, prawda, bo przyjeżdżali ludzie ze wsi. Natomiast z katedr uniwersyteckich później zaczęto mówić, prawda, jak ten język już się zaczął wyrabiać. Natomiast nie mówiło się. I był to język, prawda, już kiedy się zaczął wyrabiać, to był, prawda, język w opozycji do języka polskiego. Już niestety, prawda, bo idea ukraińska zaczęła się szerzyć jako idea antypolska też, prawda, sobie tutaj szczerze powiedzmy. Jeden z takich działaczy galicyjskich, ruskich, powiedział: myśmy się czuli dobrymi Rusinami tylko wówczas, gdy nienawidziliśmy Polaków. Czyli, prawda, taką skalą. Proszę Państwa, tutaj nie, broń Boże, żeby ktoś nie odebrał to w kategoriach, prawda, głoszenia jakiejś wrogości. Ja mówię, prawda, o sprawach naukowych. Prawda, że powstała pewna ideologia na negatywnych wzorcach. Prawda, powstała. Każdy naród ma prawo się jednoczyć. Ma prawo stworzyć swoje. A nawet jeżeli takiego narodu nie było, to ma prawo się stworzyć. A naród amerykański powstał kiedy? Prawda, też nie było narodu, jest ich teraz, nikt nie kwestionuje. Wymordowali 50 milionów Indian. No proszę, no, Indian. I to, prawda, a normalnie nie mówi, się mówi się o tym, że demokracja to był, prawda, hasło przewodnie, które te. Proszę Państwa, natomiast musimy mówić, że antypolonizm był, antypolonizm jest i antypolonizm niestety jest czymś, co w tej chwili z perspektywy racjonalnego myślenia nie da się wyplenić. I tak jest. Więc próbuję. Trzeba poszukiwać możliwości dialogu. Ale państwo Izrael nie rozmawia z tymi, którzy na przykład, prawda, mówię tak, proszę Państwa, nie jestem ani pro, ani anty, ale prawda, z tymi, którzy z Hamasu, którzy mówią, prawda, że punktem wyjścia jest nieistnienie państwa izraelskiego, zniszczenie tej państwowości, prawda? I tutaj przestrzeni dla dialogu nie ma. Natomiast jeżeli u nas jest możliwość rozmawiania, mówienia z kimś, poszukiwania, prawda, pojednania, kto neguje zbrodnie ludobójstwa, zachwala ludobójców, ideologię ludobójstwa promuje, no to, proszę Państwa, jest wielki problem. Kogo by po stronie... Poczekajmy.
pozwolić panu, żeby dawać... Poczekajmy z pytaniami i będzie mikrofon podchodził, żeby do transmisji było dobrze słychać. Nie, bo zdopinuję. Kogo pan po stronie ukraińskiej... Przepraszam, czy pan słyszał, co ja powiedziałem? Przepraszam bardzo, czy pan słyszał, co ja powiedziałem? No ale ja zadaję pytanie, czy pan po stronie ukraińskiej... A czy pan może się dostosować do zasad, które przewidziałem na Nie, dlatego, że zabiera pan czas. Proszę pana... Pan jest zaproszony przeze mnie na to spotkanie, na moim spotkaniu. Ja odpowiem. Natalii oddaję mikrofon i Natalia będzie podchodziła do osób zadających pytania. Może od razu odpowiadając panu, prawda, w międzyczasie. W międzyczasie, proszę państwa, w tej chwili, kiedy ideologia banderyzmu stała się powszechną dyktaturą na Ukrainie, nie widzę, prawda, w takich ani środowisk, ani osób. Nie ma. Jest to totalitaryzm w tej chwili, prawda? Alternatywy względem tego totalitaryzmu nie ma. Panowie... Krótko do rzeczy, pytanie. Dziękuję. Nie przeszkadzaj, już od razu przeszkadzasz. Bardzo wam dziękuję za przybycie tutaj. Jesteśmy naprawdę, ja przynajmniej jestem zbudowany. Natomiast skoro o kłamstwach mowa, bo tutaj w 100% się zgadzam ze wszystkim, co państwo powiedzieli. Natomiast jedno muszę panu profesorowi unaoczyć. Największym kłamstwem współczesnej Polski jest stwierdzenie, że komunizm się skończył 4 czerwca 1989 roku. To jest nieprawda. Ta komuna trwa nadal i właśnie mam pytanie do pana profesora. Czy pan profesor nie ma wrażenia, że ta komuna trwa nadal? Zwłaszcza, że przecież karuzela stanowisk się toczy wokół okrągłego stołu. Proszę zauważyć. To już padło pytanie, partii, koniec. Nazwy partii się zmieniają, a te, nie chcę posłuchać, prawda, ci ludzie u władzy pozostają. Ja jestem potomkiem mieszkańców Stanisławowa. Tak, dobra, jeszcze jedno tylko. Największy cmentarz, czy pan też tak uważa jak ja, że największy cmentarz na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitych to jest cmentarz sapieżański. I barbarzyństwem ukraińskim było zrównanie z ziemią. Tam teraz stoi hotel Ukraina. Proszę o odpowiedź. To i ty powiesz coś o komunie. A nie, nie chcesz o komunie? Powiedz. No dobrze. Proszę państwa, się wydaje, że ja oględnie używam określenia siły zła. Bo siły zła przebierają różne postacie. Ja mówię o siłach zła, prawda, żeby też wiedząc, że na ręce mi patrzą, że jestem przedświetlany i tylko czekają, żeby jakieś może niezbyt fortunne określenie wypsnęło mi się. Akurat, prawda, tutaj nie mam dlaczego bronić komuny czy bać się tego. Natomiast, prawda, obserwując to, co się dzieje, widzimy, że siły zła, które rządziły, może nawet za komuny, prawda, były jakieś możliwości takie, prawda, jaśniejsze pojawiały się, gdy chodzi o to edukację patriotyczną, proszę państwa. Jeżeli się odrzuci te komunistyczne nawarstwienie i tak dalej, to może był nawet więcej tej prawdy się zobaczyło aniż w tej chwili. Edukacja patriotyczna, tak jak żeśmy rozmawiali z państwem tutaj na parkingu, no, była, nauczyciele, prawda, przekazywali, byli świadomi tego, że trzeba prawdę donieść i było, prawda, to, co trzeba było w czasie lekcji, prawda, w czasie przerwy, prawda, korygowano co nieco. Więc mi się wydaje, że wtedy, gdy chodzi o edukację, to mimo panowania sił zła w postaci skoncentrowanej, w postaci Polskiej Partii Robotniczej Zjednoczonej, coś się działo, był opór, była nadzieja. W tej chwili siły zła przybrały inną postać. Przybrały postać patriotyczną też, proszę państwa, pod płaszczykiem patriotyzmu. Natomiast ten patriotyzm, proszę państwa, czy to jest polski patriotyzm? No. Nie. Tu pojawia się jakiś jajowy orzeł, prawda, czekoladowy. Tu pojawia się, proszę państwa, uroczystość patriotyczna do stulecia Polski, prawda, w której nie ma wzmianki o Lwowie.
Tu prawda jest edukacja, wszystko ok, prawda, ruskie zaborcy, ruscy tam, prawda, tego. Największą winę za powstanie warszawskie to Stalin ponosi, prawda, zresztą jak jest za wszystko. Natomiast o Wołyniu nic, albo prawda, jakieś zdawkowe te. Więc siły zła działają, prawda, dostosowują się do innych okoliczności. Powstańców też mordowali Ukraińcy. Wiemy i są wspomnienia, tak, znamy te zdjęcie, prawda, z tą literą U na plecach malowaną. Więc mi się wydaje, że siły zła w tej chwili postępują, ale już przestają postępować zgodnie z tą wersją light, taką lżejszą, półprawda. W tej chwili, prawda, już się zbliżamy do dyktatury, kiedy no, czasy stalinowskie będą nam zupełnie nie historią, tylko. Proszę Państwa, ja jeszcze powiem parę zdań, jeżeli można. Proszę Państwa, mówi się bardzo dużo o wybaczeniu. Wybaczyć mamy. A czy my mamy prawo takie wybaczyć? Wybaczyć mogą ci, którzy zostali pomordowani. W szacunku do naszego ciała, ale proszę o pytanie, dobrze? Moje pytanie jest takie, ponieważ jestem nauczycielem także historii, pochodzę z ziemi płockiej, właśnie z ziem odzyskanych, gdzie nasi często ofiary wojny, nasi repatriaci z kresów. Ale nie, moje pytanie dotyczy w odniesieniu do przeszłości, dotyczy teraźniejszości, a nawet przyszłości. Bo już znane jest powiedzenie, że kto nie wyciąga wniosków z historii, jest skazany na jej ponowne przeżycie. Chcę się zapytać pana profesora, jak pan przewiduje, jeśli chodzi o rolę Ukraińców, którzy masowo przybyli do naszego kraju. Chodzi mi o to, że ja usłyszałam oczywiście od mojej przyjaciółki, taką oto informację, że pan Adam Michnik podczas ostatniej wizyty w Izraelu miał się ponoć wypowiedzieć w ten sposób, że zadano mu ponoć pytanie, co będzie, jak się Polacy w końcu obudzą i ruszą się, nie zgadzając się na tą rzeczywistość, którą obecna władza im funduje, więc pan Adam Michnik miał się ponoć wypowiedzieć, że załatwimy ich Ukraińcami. Pytanie jest takie, na ile pan profesor przewiduje właśnie taką możliwość, że tak jak kiedyś na Wołyniu nawet Ukraińcy zrobili to, co zrobili, to obecnie współcześnie właśnie ci, którzy przybyli, są jak mówić zakamuflowanymi banderowcami, nie wiem, współczesnej wersji i są w stanie nam zrobić takie rzeczy, jak zrobiono 80 lat temu właśnie na Wołyniu w Małopolsce. Proszę Państwa, bo jestem pracownikiem naukowym na uczelni i staram się, żeby każde moje słowo, każdy wyraz, każde zdanie miało poparcie, prawda? Bo mógłbym, prawda, tutaj różne teorie spiskowe przedstawiać, gdybym, prawda, bardziej luźnie wypowiadał się, ale staram się, proszę Państwa, żeby każde... Za każde słowo, które mówię, to ponoszę odpowiedzialność. I wiem, że prawda, nie tylko nasi sympatycy będą oglądali, ale też będą ci, którzy oj, bardzo by zrobili, żeby nas nie było dużo. A więc, proszę Państwa, to jest bardzo sprawa istotna, to co Pani powiedziała, prawda? Bo w tej chwili jesteśmy świadkami zmiany struktury narodowościowej państwa polskiego. Państwo polskie, jak wiemy, jedyne z państw zwycięskich koalicji antyhitlerowskiej zostało poszkodowane. Anektowano temu państwu, prawda, znaczne połacie. Anektowano, zabrano, proszę Państwa, ze zwycięzcami, ze sojusznikami, tak się... Natomiast mówimy Stalin. No wiadomo, a co Stalin miał robić, prawda? W 1939 roku wszedł, to tak... To zabrał. Ale gdzie byli ci inni, nasi wielcy sojusznicy? Churchill.
Truman. Gdzie byli, proszę Państwa? Przyklapnęli, proszę Państwa. Więc jesteśmy w sytuacji państwa, które jest rozgrywane, które jest tego. Ale mówię to do tego, że jedyną korzyścią, z którą żeśmy wynieśli z tego, to było jednolite narodowe państwo. Państwo jednolite narodowościowo, państwo jednolite kulturowo, religijnie. To był wielki... Wyobraźmy sobie, że mamy, prawda, takie mniejszości, jak mieliśmy przed II wojną światową. No. Co by się zaczęło, prawda? No. Nie, oczywiście, proszę Państwa, też od razu mówię, ubolewam i strasznie jest sprawą bolesną Holokaust narodu żydowskiego. Jest to zbrodnia, która w żaden sposób nie da się usprawiedliwić. To inaczej, prawda, że polityka wykorzystuje to zbrodnię, zresztą, prawda, jak i każdą. Ale proszę Państwa, ci nasi wielcy sojusznicy zachodni, kto przecież kłamstwo katyńskie uwiarygodnił, żeby się nie narazić Stalinowi? Anglicy, Amerykanie, to przecież to są korzenie tego kłamstwa. Potem się zmieniło, zmieniły się układy geopolityczne, proszę Państwa, i już można, prawda, już na ruskich. Wtedy było nie można, a teraz można. Patrzcie, proszę Państwa, jak się traktuje Polaków. Teraz nie, a już można. Zabił Sikorskiego. No, kolejny temat, proszę Państwa. No, ale mówię, jak się manipuluje. Natomiast to dobro myśmy stracili w tej chwili poprzez kolonizację, bym powiedział, prawda, dokonywaną przez obcych ludzi, prawda. Wśród tych obcych ludzi większość to stanowią Ukraińcy. Zaczęło się to w 2014 roku na masową skalę. Ja miałem swoich 5 minut, kiedy mogłem, 5 minut to metaforycznie mówię, w Radiu Maryja mogłem mówić. I mówiłem o kolonizacji, prawda, o podmianie, zmianie struktury narodowościowej. Wtedy można było, prawda, jeszcze mnie zapraszano, jeszcze nie dostali ojcowie zakazu, żeby, prawda, takich oszołomów jak ja promować. Wtedy jeszcze mogłem mówić, prawda? I jeszcze, prawda, były inne uwarunkowania. Ale już wtedy alarmowałem, prawda, że 1/10 ponoć, że populacji Polski to są nie Polacy. To jest ogromnie dużo. 1/10. A widząc, prawda, kondycję tego naszego społeczeństwa, czyli ta byle jakość, ta, prawda, to jesteśmy zgwałceni, bo inaczej niż gwałt bym nie nazwał tego, co się dzieje z naszymi umysłami poprzez różne szczujnie. I to zarówno, prawda, z lewej i z prawej. To działa tak samo. Więc, prawda, jesteśmy po prostu... Stosunek przeciętnego Kowalskiego do sprawy Wołynia. A no tak, no to było tak, no ja wiem. A czy my byliśmy też w porządku zawsze? Proszę Państwa, to jest normalna odpowiedź, która zawsze pada. Czy normalny gościu, prawda, coś w kategoriach Holokaustu powiedział? Czy normalny gościu coś by w kwestiach Kotynia, a w odruchu... Czyli jesteśmy po prostu w tej chwili, proszę Państwa... Ja nawet bym powiedział, kiedyś zaryzykowałem taką tezę, że nie jesteśmy w sensie społecznym narodem, jesteśmy substratem narodopodobnym, proszę Państwa. I z innej strony, prawda, przychodzą ludzie, zahartowani w duchu wojennym, czyli, prawda, nasączeni nienawiścią. Wojna to jest nienawiść, natomiast nienawiść w wydaniu ukraińskim to jest coś przerażającego, proszę Państwa. Dzisiaj na Facebooku obejrzałem coś, co w głowie się nie mieści, ale to jest, należy do standardów. Wiecie, że był atak ukraiński na most krymski. Zginęła rodzina, prawda? Ojciec, matka i dziecko zostało żywe, prawda? Dziecku temu się nie mówi, że rodzice, to dziewczynka zginęli, prawda? Jechali samochodem, więc... I pokazują, prawda, też ktoś tam znalazł w Instagramie zakład mięsny we Lwowie, dostawcy mięsa. Z farszu jedna postać ludzka, druga postać ludzka i pośrodku położona fotografia tych ludzi, którzy zginęli, proszę Państwa.
Proszę Państwa, no, to jest to, co możemy... Taka kondycja, to proszę Państwa, to na stronie oficjalnej Instagramu takie coś się pojawia. Więc jaki ładunek jest, proszę Państwa, agresji, nienawiści. Tam Ruscy. Wiadomo, tam to ze wszech miar się wspiera i tak dalej. Natomiast tutaj są urzędy różne, prawda? Tutaj są różne ograniczenia i tak dalej. A jeżeli się przypomni historię i mówi się, prawda, że nie z ust jednego z przybyszy, których tutaj tak chętnie przyjmujemy, padało, że no czekajcie, jeszcze zrobimy wam drugi wojn. Oczywiście nie jest to opiniotwórcze, takie wyrazy padały i oczywiście nie one tworzą, że tak powiem, w tej chwili nastrój, ale proszę Państwa, wspomnijmy ustawę antybanderowską, tak zwaną, o IPN-ie. Jaka była reakcja? Przecież to Ukraińcy wymusili na Polsce, żeby tą ustawę pan Duda zgłosił do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego, no i pani Przyłębska z kieszeni została wyciągnięta i zrobiła takie, jak jej kazano, bo inaczej robić nie może, prawda? I została utrącona ta ustawa, prawda? Bo pan Duda nie wiedział, co to jest Małopolska Wschodnia i co to są nacjonaliści. Nacjonaliści ukraińscy. I wtedy, proszę Państwa, padają słowa bardzo istotne z ust już nie jakiejś tam osoby z Ukrainy, która tam może pokątnie przy piwie, przy wódce, prawda, coś powiedzieć, a byłego ministra obrony narodowej Ukrainy, pana Kuźmiuka, który wypowiada się w ten sposób. Miliony Ukraińców mieszka w Polsce. Jeżeli taka uchwała będzie, to ja nie ręczę, czy te wydarzenia, które na Wołyniu były, prawda, się nie powtórzą. I tutaj cytuję tak, jak mówię, biorę odpowiedzialność, pan Kuźmiuk takie, minister obrony mówił, były co prawda, ale wysoka szarża w politycznym, że tak powiem, prawda, tych elitach politycznych Ukrainy. Także tyle mogę powiedzieć. Jeden z generałów również tak powiedział. Czyli to nie są odosobnione, proszę Państwa, zdania, ale w tej chwili, prawda, przyklaskujemy, przyjmujemy. Nie wiemy, ile milionów, jak pan prezes powiedział, prawda, jest tutaj tych, którzy no nie do końca, nie muszą kochać Polski, prawda, a z podręczników się nauczyli, że Polska była okupantem. Przeczytajcie jakąkolwiek historię Ukrainy, podręcznikową. Zaczyna się od tego, bo to jest państwo, które nie istniało, prawda, takie punkt wyjścia. Jak? Są tysiącletnie dzieje, jest naród tysiącletni, który dokonał, prawda, pan Jezus ponoć, że prawda, z tego narodu się wywodzi, jak... Ale to mówią, proszę Państwa, osoby mające, prawda, swój stały program w telewizji ukraińskiej, które posiadają, prawda, stopnie profesorskie i tak dalej, tytuły, tak mówią. Więc dlaczego tego państwa nie było? Ano dlatego, że miało takich zaborczych sąsiadów. Rosja się pojawiła znacznie później, ale był ten wróg, prawda, historyczny, odwieczny. I była to Polska, proszę Państwa, która zabrała, która okupowała. Dzisiaj też kupiłem sobie książkę, ktoś mi przysłał, że w Polsce można kupić książkę ukraińską, Ukraińskie ziemie pod okupacją polską 1918-1939. Piłsudski ożył, prawda, tutaj Drut Kulczasty i tak dalej. Także to jest w tym wychowanie przychodzą, prawda. Polska to nie jest tak, jak próbują ci odgiedroić. A to były, prawda, tam jakieś unie lubelskie, unie hadziackie. Oni nie wiedzą. Jakiś Petlura był, proszę Państwa, jakiś Sojusz. Przecież bo to są malostkowe, to są, prawda, promile historii, których się nie da bez lupy dostrzec, prawda. Ten nieszczęsna wyprawa na kiju to było, prawda, oszołomstwo, prawda. Nikomu nie chodziło o Ukrainę. Też Piłsudski mówił, że musimy stworzyć przestrzeń chaosu, która będzie dokoczała Rosji tak długo, ile się da. Co było, prawda, nie chodziło o dobro Ukrainy. Więc, proszę Państwa, no tak to wygląda. Więc tutaj pytanie zostaje otwarte, ale wszyscy wiemy, co nas czeka. Może Pan... Ja mam takie, może to będzie techniczne pytanie. Ile mogła liczyć
taka średnia wioska właśnie tam na tamtych terenach, a ile mogło być tych napastników? Chodzi mi oczywiście o obronę takiej wioski. I to jest takie moje pytanie i zawsze mnie to nurtowało, czy mogli się obronić. Do mnie? Proszę Państwa, była samoobrona i to duża. Na przykład największą samoobroną było Przebraże. Tam dochodziło do tego, że schroniło się 20 parę tysięcy, niektórzy nawet mówią, że i więcej. Ale takich Przebraży było tylko niewiele. Ukraińcy, Polacy na województwie wołyńskim stanowili zaledwie 16% mieszkańców. Więc jak sami widzimy, łatwość zadawania cierpień i łatwość mordowania Polaków była bardzo wielka, gdyż Polacy byli tam mniejszością. Może pan profesor jeszcze coś doda? Proszę Państwa, tak, znaczy, bo nie umiem powiedzieć, prawda, przeciętna wioska, ile liczyła. Były, prawda, wioski, no sto kilkadziesiąt numerów, prawda, no takie, prawda, wioski, gdy chodzi o domy. Były mniejsze o wiele, prawda, ta wioska, zaraz pod Buczaczem, Późniki chyba, jeżeli się nie mylę. Byłem tam. Świętej pamięci ksiądz Rutyna oprowadzał nas do Buczacza, wrócił, pokazywał. Szczere pole, proszę Państwa. Tylko drzewa owocowe rosnące w polu świadczą, że tam była kiedyś wioska. Nawet drzewa wycinali. No tak, zgodnie tego. Natomiast tam drzewa się uchowały. Znaczy problem na tym polega, że była to napaść wiarołomna. Napaść, w którą nikt nie mógł uwierzyć. Tutaj odniosę się do tego, co wspominał kiedyś pan Krzesimiar Dębski, zresztą do jego ojca, nawiązując, Włodzimierza Dębskiego, który, jak wiemy, uratował się już kaleki z kościoła w Kisielinie. Miałem szczęście poznać pana Włodzimierza. Więc gdy uprzedzano ich, że przyjdą i będą zażynali, nikt nie wierzył, mówię, no to może, prawda, jakieś tam będą, prawda, jakieś tym, prawda, politycznych i tak dalej. No przecież ojciec tego, dziadek, czyli Dębskiego, był też lekarzem. Świadczył generalnie większość Ukraińcy, bo to była wioska w znacznej mierze, prawda, zamieszkana przez Ukraińców. Więc mówię, no to do mnie, żeby przyszli, to nie jest możliwe, proszę Państwa. Przyszli i zabili w sposób okrutny. Więc byli to chłopi, prawda, też bez przewodnika, bez lidera, którzy nie mogą się zorganizować, prawda, w sposób taki bardziej dyscyplinarny. Był to prosto szok, dlatego że to była zbrodnia kainowa. Jak już zaczęły się te mordy nasilać, no powstawały, prawda, te ośrodki, no Przebraże, jak pan prezes wspomniał, prawda, chowano się, czy też pod kamieniu wiemy, że też próbowano się bronić, niestety to sanktuarium, do którego setki lat przychodzono się modlić do Matki Boskiej Podkamieniecki, jedna z najsłynniejszych ikon na Kresach, prawda, miejsce, gdzie tam była ta, jakby ktoś chciał, już nowomowę stosuje, ta przyjaźń polsko-ukraińska. I Polacy i Rusini przychodzili, swoje pieśni śpiewali, sakramenty święte w obu brzonkach przyjmowali. Zamieniło się na miejsce strasznej kaźni. Wyrżnięto, wyrąbano, proszę Państwa, ludzi w tym klasztorze. I nie jest to tylko Wiśniowiec, podobna sytuacja. Mnóstwo innych, proszę Państwa. Więc no były próby, prawda, chronienia się, czy gdzieś uciekali do miast. No Ostróg był taką miejscowością, gdzie się bronili też Polacy, no i częściowo skutecznie. Natomiast no zostali pozostawieni na pastwę losu,
wszystkich, którzy byli, prawda, zdolni, żeby zorganizować to społeczeństwo, priorytetowo zniszczono, księży zniszczono, konferencje na temat męczeństwa diecezji ludzkiej, która zupełnie została zniszczona, proszę Państwa, w trakcie rzezi banderowskich. Zupełnie. Kto pamięta w Episkopacie Polskim? Prawda? Mówi się o pojednaniu, a kto mówi o tym, że cała diecezja? Księża, ksiądz Ludwik Wrodarczyk z Radziąkowa, tutaj syn ziemi śląskiej. Przerżnięty. Przerżnięty, albo też mówią, że rozcięto mu pierś, wydobyto serce i badano, jak długo jeszcze będzie pulsowało, prawda, wyjęte. Proszę Państwa, no, takich zabijano. Niestety, proszę Państwa, tą konferencję, którą chciałem zorganizować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w tym roku, po raz pierwszy, po uzyskaniu zgody, nie mogłem przeprowadzić, dlatego że w trybie alarmowym odwołano to. O diecezji ludzkiej, o księżach. Żadnego referatu kontrowersyjnego tak zwanego. Proszę Państwa, czyli 80. rocznica też nam odsłania w tej chwili, prawda, obnaża pewną prawdę. Bo kiedyś to było, teraz, prawda, już barwy stoją się coraz bardziej czarna i biała. To kiedyś ta narracja banderowska o obopólnych krzywdach, wojnie polsko-ukraińskiej, prawda, pokutowała. W tej chwili, prawda, już nikt w to nie wierzy. To orędzie biskupów nawet, prawda, chyba nie odczytywano w kościołach, bo się wstydzili. Bo to tylko zirytuje. Będzie tak, jak w kościele garnizonowym, w katedrze polowej Wojska Polskiego. Proszę Państwa, po raz pierwszy ludzie powstali i wyszli z kazania. Ja poleciałem tych ludzi troszkę uspokajać, bo prawda też temu księdzu w trakcie kazania rzucali różne, prawda, tam te swoje inwektywy. Ja apelowałem o uszanowanie Domu Bożego, prawda, i zostałem, ale proszę Państwa, bym opuścił, bo tylko że ja jechałem do Lublina i już w innej mszy świętej nie mogłem uczestniczyć. Ale było to coś, pokazuje, że już tego rodzaju nie przechodzą. Już się nie da w ten sposób. Więc albo przemilczeć, albo, prawda, nie dać możliwości, tak jak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim miały miejsce. Albo, proszę Państwa, no, stanąć po stronie prawdy. Ja myślę, że coraz więcej będzie stawało po stronie prawdy. Tak. Proszę Państwa, ja wiem, że jeszcze tutaj wiele osób chciało zabrać głos, ale ja na zakończenie chciałem wszystkim podziękować, bo ja już muszę po prostu jechać. Minęła godzina 19, a ja mam długą drogę jeszcze do Kędzierzyna Koźla. W związku z tym ja chciałbym serdecznie wszystkim tutaj Państwu podziękować za udział. Chciałbym podziękować organizatorowi, panu Adamowi, bo takie konferencje są potrzebne. Chciałbym panu Adamowi wręczyć tutaj taki specjalny medal. Medal ludobójstwa. Po to, a właściwie za to, że zorganizował taką konferencję. I mam nadzieję, że zorganizuje jeszcze inne konferencje, bo one są naprawdę potrzebne. Panie Adamie, proszę przyjąć ten medal. Proszę pamiętać o tym, co tam jest napisane. Bardzo, bardzo dziękuję. A do tego jeszcze książka. Nie spodziewałem się, jestem trochę skrępowany, bo nie lubię tak publicznych podziękowań. Ja też Państwu bardzo serdecznie dziękuję za przybycie, gościom przede wszystkim za to, że pokonali paręset kilometrów.
Gdyby Państwo mieli ochotę się dołożyć do tego wydarzenia w sensie finansowym, tam jest koszyczek, fundacja pokryła w 100% wszystkie koszty. Fundacja funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki darowiznom, więc gdyby Państwo mieli ochotę, to w wolności zapraszam do tego, żeby zostawić parę groszy. Bardzo serdecznie dziękuję gościom, panu profesorowi Włodzimierzowi, panu Witoldowi za to, że no przejechali dla nas te paręset kilometrów, tak? Pan profesor z Lublina, pan Witold z Kędzierzyna, tylko dlatego, albo aż dlatego, żeby z nami się tutaj spotkać, także jak najbardziej tutaj honorujemy Państwa gromkimi brawami. I Państwu dziękujemy.